pozdrawiamy. Cześć. Ale nas widzisz, jak to jest? Nie tylko z tobą sobie zdjęcia robią, że ci pięknego stroju. Ja mam sporo widzów w tym regionie, więc bardzo się z tego względu cieszę. Duży w maluchu ekstra. Zaprasza Filip Nowobilski. Kilka dni temu wróciłem z Lubelszczyzny, gdzie dokładnie zwiedziłem Zamość, miasto, które jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dzisiejszy odcinek będzie pełen ciekawostek. Dowiecie się m.in. skąd wziął się stół szwedzki, a także ile kosztuje żyrafa. Spotkałem się z lokalnym przewodnikiem i pracownikiem zoo, które odwiedzane jest przez 200 tysięcy osób rocznie. Zobaczymy zatem, jak z pomocą funduszy europejskich rozwija się to interesujące miasto. Dojeżdżamy do Murów Wieńskich, także proponuję, żebyśmy się gdzieś tutaj zatrzymali i sobie spojrzymy na obwarowania miasta. Jest to jedno z tych miejsc, które tutaj dzięki Unii Europejskiej zostało w zasadzie odnowione. Zamość jest jednym z trzech miast, które nie zostały zdobyte przez Szwedów podczas potopu. Końcówka oblężenia finał był najciekawszy. Otóż Szwedzi zaryzykowali i stwierdzili, że jak się nie da siłą zdobyć miasta, jak nie da się przekupić tego Zamojskiego, to może po prostu Jan sobie pan Zamojski jest głupi, da się go przechytrzyć. Wysłali poselstwo do Zamojskiego mówiące, że no słuchaj, bo my się tu już zmęczyliśmy tym strzelaniem, my już byśmy sobie poszli, tylko nasz król Karol X Gustaw raczył był zgłodnieć, więc on by chciał przyjść do ciebie w gości na ucztę. Zamojski powiedział, że on zrobi nie jedną, a dwie uczty. Jedna wewnątrz murów dla obrońców, dla polskiej strony, druga pod murami dla Szwedów. Rzeczywiście są wystawione stoły, na nich jadło, napitki, wszystko na bogato. Jednakowoż Zamojski zakazuje wydawać ław, zydli, krzeseł, niczego do siedzenia, żeby się Szwed pod murami Zamościa nie zasiedział po prostu. Nie zasiedział się chłopak, tak. To z kolei zmusiło Szwedów do jedzenia w pozycji in erectus, czyli na stojąco, czyli talerzyk w rączce, na talerzyku jedzonko, stoimy i jemy sobie. To jest to, co my w tej chwili w Polsce nazywamy stołem szwedzkim. To się wzięło właśnie tutaj z Zamościa. Mamy ogon w postaci widzów z Volkswagena Passata, którzy właśnie nas mijają, więc... Pozdrawiamy. Cześć! Cześć. Widzisz, jak to jest? Nie tylko z tobą sobie zdjęcia robią, że ci pięknego stroju. Ja mam sporo widzów w tym regionie, więc bardzo się z tego względu cieszę. Historycznie, jak chciałbyś ten naszą wspólną podróż spuentować? Z tego, co pamiętam, podobno z Krakowa tutaj do nas przyjechałeś. No tak, rejestracja. Troszeczkę o przyjaźni zamojsko-krakowskiej będzie. To wspominałeś wcześniej o tym, że to jest miasto kupców, prawda? Tak. Kraków też. Kraków też. I tu był problem. Kupcy krakowscy i zamojscy to była po prostu konkurencja. Więc Kraków w Zamościu nie za bardzo się lubiły do tego stopnia, że w Zamościu hejnał był grany na trzy strony świata, nie na cztery, tylko na trzy. Otóż w kierunku zachodnim, w stronę właśnie Krakowa, nie grano hejnałów w Zamościu. A ku temu było kilka powodów. Przede wszystkim to, że Zamojski po prostu nie lubił Krakowa. Na początku swojego życia, po studiach, planował wykładać na Jagiellonce. Na to się jednak władze Jagiellonki nie zgodziły. I Zamojski najzwyczajniej w świecie strzelił focha. Obraził się na Kraków, a gdy zrobił karierę, był bogaty, to wiedział, jak się zemścić. I 400 lat już nie gramy hejnału w kierunku Krakowa. Taka historia kończąca, myślę, naszą podróż. No co, no to życzę ci, żeby w dalszym ciągu wiele osób odwiedzało to miasto. Nawet się tak na boku zatrzymam, żebyśmy sobie na spokojnie, bez tych drżeń kamery porozmawiali, skończyli. Dobra, kończę, już nie gadam. Ale słuchaj, gdzie ty teraz jedziesz? Ja tymczasem jeszcze skończę z widzami. No. Okay. Ja jadę, to odpowiem wam i Grzegorzowi, na spotkanie z dyrektorem zoo w Zamościu, który no, dysponuje naprawdę fajnymi okazami, a dodatkowo myślę, że ma też sporo do powiedzenia, jeśli chodzi o kwestie biznesowe. Między innymi dowiecie się, ile kosztuje żyrafa. Jakby pan uchylił rąbka tajemnicy, jak wygląda proces na przykład zakupu żyrafy do zoo? Gdybyśmy chcieli kupować żyrafy, no to na przykład to jest to około 25-30 tysięcy euro za sztukę. Natomiast my prawie wszystkie zwierzęta, jakie pozyskujemy do naszego ogrodu, uzyskujemy albo jako depozyt hodowlany, albo jako dar. Ile zwierząt skrywa się za tymi murami? Ile? Ponad 300 gatunków i prawie 2,5 tysiąca sztuk. Zanim
rozpoczęliśmy kompleksową modernizację i rozbudowę naszego zoo. Zoo Zamojskie było takim trochę epigonem lat 80. Było przestarzałe, niedoinwestowane, z bardzo nędznymi ekspozycjami zwierzęcymi i z nędznymi warunkami dla zwierząt. Dzięki inwestycjom z wykorzystaniem funduszy europejskich staliśmy się godni miana ogrodu XXI wieku. Wszystko dzięki tym funduszom, ponieważ no miasto samo w sobie nie było w stanie udźwignąć wszystkich kosztów związanych z przebudową i modernizacją naszego zoo. Całe życie robię to, co lubię, to, co kocham, to, co mi sprawia frajdę i jeszcze dostaję za to pieniądze. Także praca jest przedłużeniem mojego hobby. Niewiele osób może tak z czystym sumieniem o sobie powiedzieć. Ja gram w tej samej drużynie, co pan. Że chodzi do pracy z przyjemnością. Tak. Nigdy nie miałem problemów, żeby wstaję rano i myślę o rany boskie, znowuż do tej pracy muszę iść. To jest mój drugi dom, to jest miejsce, gdzie się czuję najlepiej, które znam najlepiej oprócz swojego domu i no, nie chciałbym go zmienić. A proszę mi powiedzieć, w którą stronę powinienem teraz jechać? Można tutaj skręcić, to zajedziemy pod bramę Szczebrzeską. Będzie bardzo ładny punkt do obserwacji. To, co przed nami, to też jest między innymi efekt funduszy europejskich. No i w czasie wycieczki po zamojskim zoo spotkałem Karola, swojego widza z Zamościa, który no, zachwycony moim maluchem, ale nie tylko. Witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, no naprawdę nie spodziewałem się, że w Zamościu spotkam Filipa i jego malucha. Naprawdę byłem strasznie zaskoczony. Co Cię sprowadza do zoo? Wiesz co, ciekawość, bo tak naprawdę jestem fanem zwierząt, naprawdę bardzo lubię. I taka ciekawość nowych gatunków i tego, że mogę tutaj miło spędzić czas, odstresować się tak naprawdę. Ja tutaj byłem już nawet jako takie malutkie dziecko, znaczy teraz też nie jestem zbyt duży, ale byłem jeszcze mniejszy i było tu naprawdę słabo. I tutaj nawet widzimy obok są jakieś budowy, wszystko to się rozwija, są nowe zwierzęta, nowe restauracje i coraz więcej ludzi, więc myślę, że ogólnie ten progres jest zauważalny. I cieszę się z tego bardzo. Karol, bardzo Ci dziękuję za spotkanie, no i do zobaczenia na YouTubie i na drodze. Pewnie, że tak. Dzięki Wam bardzo. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że taki nieco bardziej podróżniczy odcinek przypadł Wam do gustu. Zachęcam do obejrzenia kolejnych materiałów, które przygotowałem wspólnie z beneficjentami funduszy europejskich na terenie oczywiście Lubelszczyzny. Niebawem zabiorę się za montowanie materiału, który przygotowałem dla Was w Lublinie, a tymczasem mówię do zobaczenia w przyszłą środę o godzinie 18. Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.